Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, jak uruchomić promocję na multiplayerze. Więc pierwsze, co musimy zrobić, to wchodzimy na stronę promocja. Link będzie oczywiście w opisie filmu. Rejestrujemy się tutaj na tej stronie, bo niestety jest to potrzebne. I bez rejestracji, bez konta nie pobierzemy nic z tej strony. Więc rejestrujemy, zakładamy konto. Po rejestracji wchodzimy w zakładkę Download. I czytamy wszystko to, co jest tutaj ładnie napisane. Wybierz język. Jest zaznaczony automatycznie polski, więc klikamy OK i przechodzimy dalej. Przepraszam bardzo. W drugim kroku, w zasadzie w pierwszym, bo tamten był zerowy, w pierwszym kroku musimy wygenerować plik dev. Jest to bardzo ważny plik, bez którego nie będzie działać nam promoc. Klikamy sobie tutaj, aby wygenerować, otwieramy w nowej karcie. Ja tutaj wszystko zostawiam domyślne, nic nie zmieniam. Wy tam sobie możecie pozmieniać według upodobań, ale musicie uważać, żeby wam coś się nie wykrzaczyło i żeby wam później nie działało. Nie? Więc sobie klikamy wygeneruj, pobiera wam się plik i ten plik możemy sobie od razu skopiować do folderu w moich dokumentach Euro Truck Simulator i Folder Mod i tam sobie go kopiujemy. Ja o tym przypomnę jeszcze później. Teraz jak już mamy ten plik wygenerowany i pobrany, to przechodzimy sobie do kroku następnego. Stąd sobie pobieramy już faktycznego promoca. Po lewej stronie tutaj w okienku jest to szybka opcja, jedno archiwum, szybki serwer, żadnych reklam i koszt 1 euro, czyli 4 zł 29 groszy. To jest jeden plik, pobieramy szybko i wypakowujemy oczywiście. Ja opowiem wam, bo korzystam z tej wersji tutaj wolnej. Wolna opcja, podzielone archiwa, zwykły serwer, sponsorowany przez reklamy darmowe. Pobieramy tutaj 7 plików. Tutaj jak widzicie na samym dole czerwonym kolorem mamy napisane max 300 kilo i maksymalnie 2 równoległe pobierania. Czyli pobieramy sobie za jednym zamachem pierwszy i drugi plik. Potem chwilę czekamy, pobieramy sobie trzeci, czwarty, potem piąty, szósty i na końcu siódmy. Możemy sobie pobrać jeszcze Middle East. Tutaj Trailer and Company Pack to nie będzie działać na multiplayerze. Po pobraniu tych 7 plików i to bardzo ważne, bo jak sobie pobierzecie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, ale nie pobierzecie jeszcze wszystkich, to nie próbujcie otwierać tych archiwów, bo wyskoczy wam informacja, że plik jest uszkodzony, a to nieprawda. Jak będziecie mieli już tu 7 wszystkie części, czyli 7 plików pobranych, klikacie sobie na pierwszym pliku prawym guzikiem myszy WinRAR wypakuj do promoc. Po wypakowaniu będziecie mieli tutaj 6 plików i 6,86 giga i to sobie kopujecie oczywiście też do folderu w moich dokumentach Euro Truck Simulator 2 folder mod. I oczywiście musicie pamiętać o tym pliku dev, który pobraliście, wygenerowaliście sobie w kroku pierwszym. 1,43 mega on zajmuje, bez niego nie będzie działać. Czyli po skopiowaniu tego pliku dev i po skopiowaniu tych 6 plików tutaj z tego wypakowanego archiwum w folderze Euro Truck Simulator 2 mod w moich dokumentach będziecie mieli łącznie 7 plików. Jak już to wszystko będziecie mieli w tym folderze, możecie sobie uruchomić grę. Ja to zaraz wam też pokażę, niech mi się tylko uruchomi. Mogłem to w sumie zrobić wcześniej, ale jakoś o tym nie pomyślałem. Ale tutaj chyba szybko nam się uruchomi, także nie będzie problemu. Jeszcze chwila i zaraz wam pokażę, co dalej. No, coś ta gra nie chce ze mną współpracować. Dobra, jest. Już wam zaraz wszystko pokazuję. O, jesteśmy w grze. Logujemy się. Wybieramy serwer. Promoc 1, promoc 2, obojętnie. Wybierzmy sobie pierwszy. Ja tutaj mam już profil przygotowany. Tak jak widzicie, multipromoc. I teraz tak. Na singlu normalnie weszlibyście tutaj w zakładkę zarządzaj modyfikacjami, czyli do menadżera modyfikacji. Na multi tego nie robicie. Nie jest to absolutnie potrzebne. Widzicie, ja tutaj nie mam nic, nie? Tutaj nie wchodzicie. Logujecie się po prostu
logujecie się po prostu do gry, tak? Czyli dajecie kontynuuj, bądź dwa razy klikacie tutaj na ten profil i już wam się, proszę bardzo, ładuje promoc. On sobie za pierwszym razem, przy pierwszym uruchomieniu promocja na multiplayerze będzie się bardzo długo ładował. O tym jest też informacja gdzieś tam, chyba na stronie Trackers MP, że to się będzie bardzo długo ładowało, bardzo długo. Także chwila cierpliwości. Za pierwszym razem, później już to, tak jak widzicie teraz, u mnie już poszło to szybko, bo ja już tu loguję się któryś raz i tak jak widzicie, nie musicie wchodzić tam do tego menadżera modyfikacji, on sobie automatycznie te pliki wykrywa i kolejność tych plików i to wszystko działa, zobaczcie, nie? Tak wygląda mapka, tutaj jest jeszcze, o proszę bardzo, u góry, tutaj jest Islandia, także tak wygląda mapka. No i to w zasadzie wszystko. Także myślę, że nie jest to nic trudnego. Nie? Musicie tylko pamiętać, o czym kolejny raz powtórzę, o wygenerowaniu tego pliku dev. On tam zajmuje 1,4 mega i musicie go też wrzucić do folderu moc. Tak? O tym musicie pamiętać. No i to w zasadzie byłoby na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. No i cóż, do zobaczenia w grze. Dzięki, cześć.